Witam Państwa. Dzisiaj chciałam się z Państwem podzielić zrobieniem przed okresem świątecznym piernika, który już można robić z początkiem grudnia, tak żeby na święta były, a my zrobimy troszeczkę wcześniej, żeby już każdy miał przepis u siebie w domu. Także do piernika potrzebujemy 80 deko mąki. Tu już sobie przesiałam łyżeczkę sody oczyszczanej, pół kilograma jeszcze do tego cukru, pół kilograma miodu. W przepisie mam miód sztuczny, ale no nie jestem przygotowana i mam tylko prawdziwy, tylko że będzie prawdziwy miód. 5 deko masła, szklankę mleka, bakalie później, ten piernik jeszcze odpoczywa. W przepisie też mam 2 dni, ale ja już wypróbowałam, że może nawet i 4 odpoczywać, także teraz zostawimy na 4 dni. Mamy tu mąkę z sodą, troszkę tu pomieszam, żebym nie miała sody na wierzchu. A z kilograma mąki odsypałam taką czubatą szklankę. I to już będzie 80 deko tej mąki. Także to już mamy odsypane. A teraz będziemy. Teraz zapraszam do kuchni i tam musimy podgrzewać mleko z miodem i z masłem. Gdy już troszeczkę przestygnie, później będziemy łączyć z mąką, z jajkami i zostawiamy na odpoczynek. Także jesteśmy już w kuchni, tu mam szklankę mleka, postawiłam już na gazie, 5 deko masła wkładam do tego mleka, niech się rozpuszcza. To jest kostka 20-dekowa, także na 4 tylko podzieliłam i już mamy 5 deko. Wsypujemy cukier, pół kilograma cukru, to są 2 takie szklanki. Także piernik jest bardzo słodki. A jeszcze zapomniałam o przyprawie. To jest najważniejsza przyprawa korzenna do pierników. Może być taka, może być sklepowa, to 3 opakowania, jak są takie przyprawa w sklepie. Bo to są. To jest ze sklepu z ziołami po prostu. Także miodu, taka szklanka, to będzie 30 deko, bo miód jest bardzo ciężki. Na litry
miodu, litr miodu waży 1,5 kilo. Także to będzie 30 deko i jeszcze troszkę wlejemy i wystarczy. Jeszcze pół szklanki. No. To wszystko teraz musimy podgrzać. Gdy już wszystko się rozpuści, wtedy musimy wynieść, żeby postygło. Teraz nam się to wszystko rozpuszcza. Jeszcze masełko jest, bo cukier już się rozpuścił. I zaproszę Państwa już jak postygnie do połączenia składników. Na razie dziękuję bardzo i do zobaczenia za parę minut. Teraz mamy już miód z mlekiem i z cukrem rozpuszczony i ostudzony. Troszkę dokładam teraz przyprawę korzenną. No, piękny zapach, żeby Państwo to poczuli w kamerze, oj, to by było. Także, o, już mamy. Wymieszam porządnie. Teraz włożę 4 jajka, całe jajka, o. I będę po trochu wsypywać mąkę i cały czas mieszać. Tu do mąki dosypałam jeszcze sól, szczyptę soli. Także tu jest no nie proszek, tylko soda oczyszczana, łyżeczkę sody oczyszczanej i sól. I jak to już wyrobimy, to zostawia się na 3-4 dni do odpoczynku. I później przed pieczeniem ja dokładałam właśnie dopiero bakalię. Skórkę pomarańczową, orzechy posiekane. I trochę rodzynek i już.
dobrze właśnie, żeby jak macie Państwo takie garnki kamienne, to żeby w takim garnku leżakowało to ciasto, albo w polewanym, żeby nie w metalowym, bo przez 4 dni nie wiadomo, jakie mogą tam związki chemiczne się łączyć, czy tam, no coś tam może być lepiej, być ostrożnym i w garnkach takich, które są bezpieczne, zostawiać. O, jak to ładnie wygląda już. Można to i robotem rozrobić też, ale wkładamy troszkę serca w to, co robimy. Jeszcze w międzyczasie chciałam właśnie Państwu przypomnieć kompot wigilijny. Tak nie będę obrazowo robić, bo no, każdy kompot sobie ugotuje, ale chodzi o to, żeby ten kompot miał wyraz taki inny. Nie taki kompot albo woda po kompocie, tylko żeby to był kompot. Także ja dużo daję owoców suszonych, daję jabłka, daję suszę właśnie w lato, jak są ulęgałki, to nieraz tam postaram się tych ulęgałek, to ulęgałki ususzę. A resztę dokupuję już. Wkładam jeszcze śliwkę wędzoną. Wkładam, no właśnie jak kto nie ma tej ulęgałki, to normalnie kupić suszoną gruszkę. I też, tylko to trzeba tak co najmniej po 20-25 deko trzeba pokupować. To już można sobie gromadzić, położyć gdzieś w jakiejś czy do lodówki. Tam, gdzie owoce się kładzie, zostawić i przetrzymają się do Wigilii. Wkładam jeszcze morele, z kilka moreli, z kilka daktyli. Wtedy nie trzeba słodzić, bo sama słodycz już jest z samych owoców. No i chyba wszystko. Także sporo trzeba owoców. A suszone owoce to jeszcze najlepiej wszystko na noc sobie namoczyć. Namoczyć na noc i dopiero Wigilię ugotować, albo dzień przed Wigilią. Najlepiej dzień przed Wigilią, to nabiorą takiego smaku te wszystkie owoce, połączą się i naprawdę jest bardzo dobry kompot. I także co mogę, co pamiętam, to Państwu przypomnę. Także już można właśnie sobie te rzeczy gromadzić, nie na ostatnią chwilę, później szukać, gdzie jest, co jest i może i ceny będą inne. Także teraz najlepiej sobie już po troszku gromadzić, co można kupić, tak jak w tym swoim poradniku mówiłam, że gromadzić sobie właśnie wszystkie, co można przechować. Mąkę, cukier, mak, co się nie psuje, to można sobie gromadzić i mieć już w domu wszystko. Później można sobie przypomnieć, czego jeszcze nie ma, to kupić. A przed świętami to inne są potrzeby, inne roboty, inne myśli. Także można czegoś zapomnieć, coś tak jak ja teraz właśnie do tego, do piernika. Też nie pomyślałam, że to trzeba sztuczny miód, tylko prawdziwy. No i
jest prawdziwy. A ze sztucznym miodem po prostu jest tyle, że on ma taki specyficzny swój smak, ten miód. I chyba właśnie o to chodzi, żeby taki prawdziwy piernikowy był, ale ten też pięknie pachnie, pięknie. No i tak rozmawiając z Państwem, wyrobiłam piernik. Teraz zostawimy przykryty z ściereczką na 4 dni i za 4 dni zapraszam, jak już będziemy piec. Dziękuję ślicznie, życzę miłej zabawy i przyjemnej pracy. Bawcie się, róbcie za zapasy, róbcie sobie przygotowania już do świąt. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Witam Państwa. Za 4 dni żeśmy wstawiali piernik do odpoczynku. Także po 4 dniach już mamy piernik wyjęty, upieczony. I chciałam Państwu jeszcze taką uwagę powiedzieć, żeby bakalie od razu zmieszać, jak już robimy ciasto do odpoczynku. Bo dzisiaj było bardzo trudno go razem wyrobić, bo jednak gęste jest to ciasto. Także pierniczek nam się udał, wyrósł, jest bardzo ładny. Teraz, a jeszcze wspomnę, że trzeba jednak patrzeć, bo ja piekłam w 180 stopniach godzinę czasu, ale to jeszcze za mało. Trzeba jeszcze patrzeć, żeby nie był surowy, po prostu. Piekłam godzinę i 10 minut. Także no, każdy piec inaczej piecze. To trzeba właśnie próbować i sprawdzać, czy już upieczony. Bo tak to będzie surowy. Tu mamy właśnie ukroję, kromeczkę. Jeszcze jest ciepły wprawdzie, ale spróbujemy. Skóreczka w tej chwili to jest taka kupiąca, fajna. Zapach jest cudowny. I smak jest bardzo dobry. Także zachęcam Państwa do bawienia się i można już sobie na początku grudnia upiec taki piernik i on do świąt będzie świeżutki i bardzo dobry. Jeszcze Państwu pokażę, bo taki piernik jeszcze Z tej porcji jeszcze jest taki. Jedna blaszka taka i druga mniejsza troszkę. A jak będą węższe i dłuższe, to dwie będą jednakowe. Nie wiem, czy wspomniałam Państwu, że trzeba troszkę dłużej piec, ale mówiłam już. Także dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za miłe słowa i do zobaczenia. Postaram się coś jeszcze innego pomyśleć na święta, żeby był czas jeszcze, żeby można było zrobić. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, do widzenia.